Cześć wszystkim! Witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zza kierownicy nowego Suzuki S-Cross i witam ponownie zza kierownicy tego modelu, bo jest to jego druga wizyta u nas. Skąd zatem takie spotkanie? Po pierwsze, poprzednio miałem skrzynię automatyczną, dzisiaj jest to skrzynia manualna. A po drugie, na przestrzeni tych 7 miesięcy, bo ostatnio widzieliśmy się właśnie 7 miesięcy temu, coś w tym modelu się zmieniło i jest to coś bardzo ważnego. Jest to również coś, co bardzo dobitnie pokazuje nam, co dzieje się dzisiaj na rynku nowych aut. Także jeśli jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszam. Na dzień dobry, bardzo ważna informacja do wszystkich osób, które spodziewają się, że zobaczą tutaj test S-Crossa. To nie, zobaczcie, że nawet film nie nazywa się test. Czemu? Bo ja taki test już zrobiłem i był to, myślę, bardzo dokładny test, więc jeśli chcecie zobaczyć taki samochód, zastanawiacie się nad jego zakupem, to zdecydowanie polecam tamten materiał. Wyświetla Wam się gdzieś tutaj karta, będzie też link w opisie. Zobaczcie sobie go, bo myślę, że warto, jeśli jesteście zainteresowani tym samochodem. Drugi raz tego samego mówił nie będę, bo nie ma sensu. Skupiamy się dzisiaj na skrzyni manualnej, na kilku jeszcze innych elementach, a na koniec ta rzecz najważniejsza, od której zacząłem. Więc tak na szybko najważniejsze rzeczy, które musicie wiedzieć odnośnie S-Crossa dzisiaj. Po pierwsze, czyli przede wszystkim, co on może mieć pod maską. Nie ma tego dużo, to są dwa silniki, 1.4 Booster Jet, 129 koni, czyli dokładnie taki silnik, jak testowałem poprzednio, tyle, że wtedy miałem skrzynię automatyczną. I ten silnik to jest miękka hybryda i drugi silnik 1.5 Dual Jet, tak zwany Strong Hybrid, tak to nazywa Suzuki. Ale o nim dzisiaj mówił nie będę, mam nadzieję, że dostanę go do testu, więc zrobimy sobie to wtedy. Także dzisiaj 1.4, miękka hybryda i skrzynia manualna. I od razu do rzeczy, czyli jaka to jest skrzynia? I wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią na to pytanie będzie to, jeśli powiem, że to jest taka sama skrzynia, jak cały ten samochód. I teraz, co to znaczy konkretnie? Fajne te progi, bo w ogóle ich nie widać, a nie ma jeszcze znaków. Właśnie gość za mną przywalił podłogą w ten poprzedni próg. Słabo to wyglądało. No ale może przeżyje samochód. Ale chyba nie powinno się stawiać progów bez znaku. Dobra, o czym mówiłem? O skrzyni. Czemu powiedziałem, że to jest taka sama skrzynia jak ten samochód? Bo to jest skrzynia, której największą zaletą jest brak istotnych wad. Chociaż gdybym miał szukać tych wad na siłę, to zdarza mi się czasem, że nie jest do końca precyzyjna i nie mogę trafić w ten bieg, który bym chciał. Czasami zdarza się tak jakieś małe haczenie, ale to nie jest jakoś często, po prostu być może za krótko jeżdżę tym samochodem, pewnie jakbym pojeździł dłużej. W ogóle, jeszcze takie wtrącenie, to nie chodzi tylko o to, że krótko jeżdżę tym samochodem. Dzisiaj praktycznie nie ma już skrzyń manualnych w parkach prasowych. Znaczy są, ale to jest jakiś odsetek skrzyń automatycznych. Odzwierciedla to oczywiście to, co dzieje się na rynku, bo dzisiaj już praktycznie każdy chce automat. Sam mam również takie podejście, więc w ogóle się temu nie dziwię. Ale odkąd mam kanał, czyli już od ładnych paru lat, chyba nie zdarzyła mi się nigdy taka sytuacja, abym trzeci samochód z rzędu, który mam, miał ze skrzynią manualną. Jest to na pewno dla mnie sytuacja bardzo wyjątkowa, więc ja może nie jestem też najlepszą osobą do opowiadania o manualach, bo bardzo mało z nimi jeżdżę już od dawna, no ale jednak takie się też zdarzają, więc na tyle, na ile moje zdanie może być jakoś tam reprezentatywne, to zdarza mi się czasami nie trafić w bieg. I chyba tu chwilę spędzimy, więc możemy sobie gadać dalej. Tak jak powiedziałem, czasami nie trafiam w ten bieg, ale ogólnie ta skrzynia jest zwyczajna. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, teraz jak będę ruszał, to jest jakoś źle zestopniowana, że będę miał tak zwane kangurowanie. Takich rzeczy tutaj nie ma. Ogólnie, jeśli miałbym powiedzieć w skrócie, to jeśli chcielibyście kupić S-Crossa ze skrzynią manualną, to nie spodziewajcie się tutaj jakichś fajerwerków, ale się zupełnie tego nie bójcie. Śmiało taką skrzynię możecie zamawiać. Jest jedna rzecz, która jest ważniejsza niż jakieś tam moje odczucia ze zmiany biegów. To znaczy, poprzedni test S-Crossa, który zrobiłem te 7 miesięcy temu, tak jak powiedziałem, to był taki sam samochód, ten sam silnik, nawet kolor miał ten sam, ale miał automat. I wtedy jeżdżąc po Warszawie, ja pamiętam, że powiedziałem, że samochód spala mi około 8 litrów, 8,2, 8,5, bo to były te okolice. Aktualny test S-Crossa to wynik 7,5 i mówię tutaj o spalaniu w mieście. Zaznaczę też, że ja tego samochodu kompletnie nie oszczędzałem, jeździłem dosyć dynamicznie, więc jak na taką jazdę te 7,5
to jest po pierwsze całkiem fajny wynik, po drugie to jest zauważalnie mniej niż przy automacie, więc i jasne, nie możemy tego brać jako jakieś tam laboratoryjne warunki do badania spalania, bo zupełnie nie o to chodzi, ale też z drugiej strony nikt z Was nie jeździ w laboratorium, tylko jeździ normalnie, więc ja jeżdżąc normalnie myślę, że śmiało te pół litra spalałem mniej niż przy automacie. I to myślę, że może być ważna informacja. I teraz tak, tak jak mówiłem, w jakieś bardzo duże szczegóły wchodził nie będę, ale pokażę Wam jedną rzecz. Poprzednio miałem najwyższą wersję wyposażeniową z jakimś tam ogromnym panoramicznym dachem i tak dalej, ale to, co najbardziej rzuca się w oczy, to zdecydowanie system multimedialny, który tutaj jest mniejszy. W poprzedniej wersji, czyli w tej najwyższej wersji wyposażeniowej, miałem 9 cali, tutaj jest cali 7, jest troszkę inny układ ikon, ale szczerze, to się oczywiście troszkę różni, ale to jest moment do przyzwyczajenia, to jest tak prosty system, tak samo jak ten cały samochód, bo tutaj nie ma jakichś problemów, nie wiem, ze zmianą klimatyzacji, która nie jest tu, tylko jest na szczęście tu, ale ogólnie tu jest wszystko tak proste, że tak samo ten 7- czy 9-calowy nie ma tak naprawdę jakiejś dużej różnicy. Może poza taką, że w najwyższej wersji mamy kamerę 360, która w taki fajny sposób pokazuje, jak wsiadacie do samochodu, co dzieje się dookoła auta. To jest taka niespotykana rzecz, nie ma tego w wielu autach. Gadżet, Bayer, oczywiście tak, ale coś takiego innego, wyróżniającego nowego S-Crossa od innych modeli. Tutaj tego nie mamy, mamy zwykłą kamerkę cofania. Ale tak jak mówię, jeden i drugi system jest ok. Jest Android Auto i jest Apple CarPlay, ale po kablu. Przynajmniej mój telefon, tak dziwnie, bo jak nie mam podłączonego kabla, to pokazuje, że jest Android Auto, co przeważnie świadczy o tym, że możemy się sparować bez kabla, jeśli od razu bez podpięcia do samochodu taki komunikat wyskakuje, ale mi się telefonu w ten sposób podłączyć nie udało, więc myślę, że Android Auto jest przewodowy. No i dobra, tak jak powiedziałem, to nie jest test. Ja to wszystko powiedziałem już przy poprzedniej okazji, więc przejdźmy do tej ostatniej rzeczy, czyli co takiego się stało, że ja ten samochód w ogóle drugi raz pokazuję. No i to oczywiście nie są żadne dobre wiadomości, bo chodzi o kasę. 7 miesięcy minęło od poprzedniego testu. To nie jest jakiś bardzo długi okres. Ja podczas poprzedniego testu, przedstawiając Wam nowego S-Crossa, który wszedł na rynek, mówiłem, że jego cena startuje z poziomu 97,5 tysiąca. Coś takiego. Z jakiego poziomu startuje jego cena dziś? To jest 103 900 zł. Ponad 6 tysięcy więcej. Dużo? Dużo. Ale zobaczcie, co się dzieje, gdybyście chcieli S-Crossa kupić z napędem na 4 koła. Jeszcze chwilę temu ta cena to było około 111 tysięcy złotych. Ile jest dzisiaj? Prawie 122. 7 miesięcy. To oczywiście nie dotyczy tylko S-Crossa czy Suzuki, bo coś takiego dzieje się w każdej marce. Ja tym filmem chciałbym troszkę zobaczyć, jak wygląda Wasze rozumowanie dzisiaj. W szczególności zwracam się do osób, które są na tak zwanym kupnie samochodu, bo to jest oczywiste dla nas wszystkich, dla mnie tak samo, że nie podoba Wam się czy nam się to, że samochody bardzo drożeją, ale ja pytam o coś innego. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem jakiegokolwiek samochodu, to co Wy robicie? Czy Wy stoicie w kolejce do salonu, nie wiem, wpłacicie pieniądze, żeby się wepchnąć w jakąś kolejkę, czy po prostu zamawiacie auto jak najszybciej, bo boicie się, że będzie jeszcze drożej? Czy może wstrzymujecie się, bo czekacie, że stanieje? Czy może w ogóle zrezygnowaliście z zakupu samochodu, patrząc na to, co się dzieje? Chciałbym poznać Wasz tok myślenia, czego się obawiacie, jak do tego podchodzicie i co faktycznie robicie. Tak jak mówię, szczególnie do tych osób, które samochód aktualnie chcą kupić, bo nikt z nas nie wie, co będzie, no bo nie mamy takich informacji, wiadomo, co dzieje się na świecie, a w zasadzie nie wiadomo. Więc to jest bardzo ciekawy temat dla mnie i ten samochód jest tego świetnym przykładem. Bo zobaczcie, 6 tysięcy, 10 tysięcy, 11. To nie jest samochód kosztujący 390 tysięcy, gdzie te 10 tysięcy to nawet tego nie zauważycie, bo co to za różnica? No ale 111, a 122 to jest różnica, którą da się zauważyć. Przynajmniej ja ją widzę. Więc ciężki i ciekawy temat. Pokazujący, myślę, że fajnie całą branżę motoryzacyjną, a w zasadzie rynek nowych aut. Oczywiście możemy tutaj jakby wspomnieć, że może się troszkę wyposażenie zmieniło i tak dalej, ale nie o to chodzi. Finalnie to bardzo wyraźnie widać, od jakiej kwoty zaczyna się taki samochód. Właśnie, bo jeszcze nie wspomniałem. Przy poprzednim teście S-Cross z tym silnikiem 1.4 miał i manual, i automat. Dzisiaj to jest tylko automat. Zatem jeśli chcielibyście skrzynię automatyczną, szukacie takiego samochodu, no to w grę wchodzi tylko silnik 1.5, czyli cena znowu rośnie. I tu znowu pytanie, gdzie jest ta granica? Czy już jesteśmy na takim poziomie, że ceny samochodów przestaną rosnąć? Czy może to jest początek? Wiemy, że za jakiś czas w ogóle znikną z rynku silniki spalinowe. I teraz znowu pytanie, kiedy producenci przestaną rozwijać takie jednostki, czyli właśnie silniki spalinowe? Może już to zrobili, tylko o tym nie wiemy.
I co wtedy stanie się z cenami samochodów, takich samochodów? Może też pytanie, co stanie się z cenami elektryków? Więc to jest bardzo ciekawy moment w historii motoryzacji w ogóle, bo nadchodzi wielka zmiana. Więc bardzo mi zależy, żebyście się wypowiedzieli, jak wy konkretnie do tego podchodzicie, tym bardziej będąc w momencie zakupu samochodu czy zmiany samochodu. No i dobra, to jest ten temat, który przede wszystkim chciałem poruszyć. Jeszcze raz przypomnę, że jeśli jesteście zainteresowani testem S-Crossa, to za chwilę, jak skończy się ten film, kliknijcie sobie w opisie w link. Pojawi się też na końcu okienko i będzie można sobie przejść do tego testu, jeśli nie oglądaliście. Tam jest wszystko o nowym modelu. Polecam. Polecam również subskrypcję kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Bo wspomnę, że będą bardzo fajne wywiady. Ja do tego wracam po dosyć długiej przerwie. Mam już umówione pierwsze 3 osoby, które są kapitalne. Nie mogę się doczekać tych rozmów. Więc myślę, że jeśli lubiliście poprzednie rozmowy, to teraz również będziecie bardzo zadowoleni. No ode mnie na dzisiaj byłoby to już tyle. Jeszcze raz przypomnę, piszcie komentarze, bo bardzo czekam na wasze opinie i pogadajmy sobie tam. A ja będę się już żegnał. Trzymajcie się. Cześć!